Siema! Ty masz fajny sprzęt też! Ja mam takich kilka. No to fajnie. Ale pan siema! Siema! No! Poważnie? No! O kurde! Siema! Czekaj, ja też zajdę. No tak później po tym poznałem po okasku. Coś ty. Takie spotkanie, nie? No odcinku będziecie. No i dobrze. Super, cieszę się. A wy tutaj stąd, tak? Tak, no okolicznie, my tu zawsze jeździmy sobie co niedzielę czy tam. Aha, no to widzisz, będziemy się spotykać. Już kiedyś na YouTubie widziałem, jak pan tu był parę razy. Ostatnio byłem, to mi sprzęgło, wiesz? Złe tarczki, nie tarczki, tylko przekładki mi sprzedali. I założyłem, przyjechałem tutaj, no i no nie działały, nie? Zjechały się. A to jest Sławas. Widzowie wbili! Nic ze sobą nie wziąłem, żeby wam dać. Nie ma problemu, ten. No. Tylko w ogóle się dziwię, bo parę razy się oglądało jakieś filmiki i się zdziwiłem. Super, ja się cieszę. A powiedz, co masz za sprzęt? To jest Yamaha YBR125. O, to taką, co ja jeździłem, miałem taką, chyba tylko tak, że starszą, nie? To jest 2.15? To ja miałem 2.10. To nie miała takich fajnych kształtów, wiesz? Znaczy ja mam, bo to ogólnie nie jest moja, tylko wuja, bo ja mam swoją prywatną, ja mam czerwoną z 2.11 i ona ma już okrągłą, zwykłą lampę, nie? Tak, i okrągły bak taki, nie ma takiego i tutaj tak, wypustu. I jeszcze gumole mam dołożone i tu ma jeszcze takie, aha, to można się złapać, nie? No ktoś mi właśnie pisał, bo ktoś się znał bardzo na tych YBR-kach, że te nowsze są mocniejsze nawet, nie? Nawet powiem panu, że nie wiem. Nie wiesz, ile to VMAX, ile to poleci? 130. No to tamta moja, widzisz, więcej tak zbytnio nie jechałem. 110 jeszcze. Tamta. No, tak mówię, 110, 115, no coś takiego. Aha, to też tak. No. Fajna. A ten Simpsonek? Ja mam taki jeszcze mam jeden i dwa skuterki Simpsonki. No. Dużo mam widzów, jak nawet na live'a byś kiedyś wbił, to jest taki Czesław, to też ma dużo tych Simpsonków i ciągle coś tam robi. Kolega to jest w ogóle, dwa komarki, Simpsony to chyba cztery ma. A jak masz na imię, powiedz? Antek. A ty? Kasper. A ty? Filip. Ale ogólnie to silnik jest nieoryginalny, bo tu był, to jest S50, czyli że lampa jest inna, taka inaczej wygląda. Jest płaska. I silnik jest trzybiegowy, w ogóle inny. Ale tamten był no, rozwalony i kupiliśmy kiedyś 5 lat temu takiego za 200, nie? Aha. A teraz te silniki takie drogie, że... No teraz wszystko. Mogę przyjechać, ale no łańcuch mi się popsuł. Ojej. Rometa masz? Ogara 200. Też mam. Ogara. A, to ja Rometa miałem, ale tego Rometa takiego trzybiegowego. Od tego zaczynałem. Każdy chyba zaczynał. No. Jak nie od Romecika, Simpsonek, coś takiego. No. Taka zajawka, nie? No. I to się, wiesz... Nie było nic innego. No. No. Musiało się od tego... Ja wolę jeździć tym, jak na przykład takimi skuterami, bo takimi nowszymi. No to jest enduro, nie? S51, to jest wersja enduro. No, N to jest, czyli że nie ma tych... Nie ma tutaj stacyjki i gaszenie, jak w tych normalnych jest tu. A ja mam tutaj, nie? Aha. No. I to N-ka to oznacza to, że jest właśnie... Że jest bieda, tak jakby edition. Aha. A tu mig od czego masz? To jest od S51 też, ale jest nieoryginalny ogólnie. Aha. Bo oryginalne są dwuskładaniowe, a ten jest jedna. Tak jest. KTM też był, nie? KTM, no. 280. Ktoś jedzie? Płac. Ale jaka ekipa tam jedzie? Siema. Siema, chłopaki. Siema. A! Dzień dobry, proszę.
No. No. Siema. YouTuber. YouTuber. Siema. YouTuber. Świat mały, nie? No kurde, kiedyś, no kiedyś. W tygodniu myślałem, gdzie tu tego gościa znaleźć. I na Ignalinie. Tak? Ale zobaczcie, jaki zlot zrobiony od razu jest, nie? Piękna rzecz, nie? No. Simpson, kłady. No, Simpson, tak. Yamaha. Szkoda męczyć tu, kurczę. A wy tak przelotem, czy tutaj? No my tu tak można powiedzieć trochę miejscowi, trochę przelotem. Aha, aha. Dobry, szok. Jak tak dłużej postoimy, to kuźwa zlot zrobimy. Damian, ty wiesz co to jest? A kask musiałby ci zdjąć. To jest ten słynny z YouTube. No już... Ten co raptorem dachował. Już ściągam. Jak po głosie poznałem. A chłopaki mnie po kasku. Tak? No. No, to jest... O, i tak co, tak? Musieliście pojeździć. No, przyjechaliśmy. Pojeździmy tam po lesie. A powiedz, co to jest? To jest Lucky Star, nie? Nie, to jest Kymko. Kymko? To jest Kymko. Podobny do Lucky Stara, nie? Tak, bo to jest jedna ta, że tak powiem. A my mamy tego, Lucky Stara i tam R6 chcemy włożyć, a tu jest na oryginale. Na 300, no? Na 300. A tam mamy CB500. No to w jednym odcinku jeździsz jakimś takim białym CB500, nie? No to jest ten, to jest ten? Już czarny jest teraz. No właśnie patrzyłem, bo tak nawet sobie myślałem, jakby się silnik skończył, co by tu włożyć? R6, CB nie, odradzam. R6 ma swoje lata, to już dla mnie jest tak. Ale tu się silnik nie skończy, nie? No oby nie. Nie. A tutaj, co to jest? Też Kymko? Biały 400, czarny 450. 400, a to 450? To różnica taka, tu jest gaźnik, tu jest wtrysk. A tak to z lądu to jest... Jedna to samo. Toczka w toczkę to samo. No. Czyli same kim. Ten jest pogona olejowa, ja? Ta. No. A tu nie ma chłodnicy w ogóle? No, to jest ponad test, nie? Aha, aha. Nie no, te silniki to są pancerne, tu się nic nie stanie. Dobra, trzeba zacząć. Nara, trzymaj się. I Simpsonek warty. Simpsonek, kurwa, to jest stare czasy. To było... Nie? Kurde. Pięknie. A tam koło Inowrocławia, tam u was, tam gdzieś jest, tam gdzie pojeździć tak tego? Nie ma. Nie ma? No dlatego tu przyjeżdżamy, nie? Dobra, bo może miło było poznać i no ja w jakim stopniu no, dopiłem swego. No. Tam to widziałem cin, rejestrację, gdzieś gość po blisku. Gdzieś jest. Wszystkiego dobrego. Super. To miłej zabawy. I wzajemnie.